Nasza galeria jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest to bardzo zaszczytny dla nas patronat, bardzo ważny patronat, który narzuca odpowiedni poziom naszych ekspozycji. Ta wystawa, którą otwieramy dziś, to już wystawa 70, proszę Państwa. Zaczęliśmy w roku 2002, jesteśmy w 2015 i pan profesor Wiesław Szamborski jest 70 artystą, który wystawia w naszej galerii. Jest to bardzo już bogata historia, weszliśmy w wiek dojrzały, bardzo dojrzały. Kierownikiem artystycznym naszej galerii jest, jak pewnie Państwo wiecie, pan profesor Stanisław Wieczorek, który dzisiaj jest w Szczecinie i z oczywistych powodów nie może do nas dotrzeć, ale pozdrawia nas bardzo serdecznie i ma nadzieję, że ta wystawa będzie cieszyła się Państwa uznaniem, zainteresowaniem. Oranżeria jest galerią działającą w strukturze Polskiej Akademii Nauk, która w swojej misji ma również krzewienie i dbanie o kulturę, o tradycję, o propagowanie najlepszych wzorców kulturalnych. Dzięki tej galerii, dzięki Pałacowi w Jabłonie, którego kierownikiem, dyrektorem jest pani Grzelecka, mamy możliwość spotykania się co pewien czas, myślę, że może trochę za rzadko, z wielką sztuką, z pięknymi dziełami i mamy możliwość słuchania również pięknej muzyki. Ja nie będę mówił o swojej sztuce, bo to trzeba by gadać długo, albo nie wiem, zresztą niech mówią obrazy za mnie. Ja tylko zapraszam do oglądania, no tu jest odbiór malarstwa jest zupełnie inny niż odbiór muzyki, bo w muzyce jest sprawa tyle prosta, że kompozytor i później wykonawca albo dyrygent określa czas odbioru. Tam można szybciej lub dłużej grać, tam jak konkursy i tamte interpretacje. I każda interpretacja, teraz nadzieję Państwo, to jest wiadomo, że to jest zależne od czasu, ale jest ten czas ściśle określony. Tutaj jest malarstwo, działa w przestrzeni, nie działa w czasie. Także Państwo będziecie własnymi dyrygentami i dyrygujcie swoją wolą i upodobaniami. Co Wam się będzie podobało, to oglądajcie. Tu jest, jesteście sami współtwórcami tego odbioru. Dziękuję bardzo jeszcze raz za przybycie. Pan profesor Wieczorek zawsze mówi tutaj w tym momencie o takiej idei naszej galerii, która przyświeca od początku, od 2002 roku, a mianowicie, że staramy się pokazać wybitnych twórców, utalentowanych oczywiście, wybitnych, znanych nie tylko w Polsce, ale również i za granicą, od strony mniej znanej, to znaczy albo pokazywać to w naszej galerii, co do tej pory jeszcze nigdzie nie było prezentowane, co zdarzało się wiele razy, albo pokazywać takie prace, które były rzadko prezentowane. Mam nadzieję, że ta formuła sprawdza się również w przypadku dzisiejszej wystawy. Szkoda, że nie żyją ci wielcy, jakby oni powiedzieli, skąd się biorą dane utwory, czy dane obrazy, czy to muzyczne utwory, czy obrazy, co jest inspiracją. To są bardzo złożone sprawy, często nawet sami nie wiemy dokładnie, co to jest, bo to chodzi gdzieś tam, to jest nastroje, jakieś okoliczności, które później wpływają, że akurat to, a nie co innego malujemy. Bo fiołki to są takie ładne kwiaty i one mają fajne tytuły też. Nazwa to jest fiołku, to brzmi, wie pan, można to różnie rozumieć. Ja tam sobie troszkę próbuję żartować.